Adam Niedzielski o wzroście liczby zakażeń, to nie jest zaskoczenie. Należy spodziewać się kontynuacji trendu OK. 1000 nowych przypadków koronawirusa dziennie wskazał w poniedziałek 21 września, minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister zapewnił podczas spotkania z mediami w Krakowie, że system ochrony zdrowia jest przygotowany na zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem. Podał, że jeśli chodzi o infrastrukturę szpitalną, to zajęte jest niecałe 2000. Z OK. 6,5 tysięcy. Łóżek i OK. 80 z blisko 400 respiratorów. Mamy do dyspozycji w tej chwili blisko 6,5 tysięcy. Łóżek, ale ta liczba może być bardzo szybko zwiększona do 8 czy 10 tysięcy. Powiedział szef MZ. Niedzielski wyraził przekonanie, że w najbliższym czasie należy spodziewać się kontynuacji trendu OK. 1000 nowych zachorowań dziennie. Mam nadzieję, że nie będzie się to tak dynamicznie rozwijało, by ta liczba była większa. Nadal głównym przedmiotem monitorowania będzie liczba osób hospitalizowanych i liczba osób, które wymagają wspomagania tlenowego, dodał. Ostatnie liczby zakażeń to nie jest dla nas zaskoczenie. To konsekwencja powrotu do normalnego funkcjonowania. To powrót m.in. do standardowych form pracy, do większych interakcji społecznych, powiedział Niedzielski. Najważniejszym wskaźnikiem epidemii jest liczba osób hospitalizowanych i osób pod respiratorami. Te liczby są stabilne, nie rosną tak jak dzienne liczby zakażeń. Nasz system ochrony zdrowia jest przygotowany do przyjęcia większej liczby pacjentów, zapewnił minister. Niedzielski zaapelował o stosowanie podstawowych zasad reżimu sanitarnego, dystansu, dezynfekcji i noszenia maseczki. To najlepsze oręże walki z koronawirusem, zaznaczył. Ministerstwo podało w poniedziałek, że w związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1979 osób, a pod respiratorem jest 83 chorych. Ostatniej doby wykonano ponad 12,2 tysięcy. Testów na obecność koronawirusa i wykryto 748 nowych przypadków. W niedzielę resort informował o wykonaniu w ciągu doby ponad 18,9 tysięcy testów i potwierdzeniu 910 nowych przypadków. W sobotę MZ informowało zaś o wykonaniu ponad 20 tysięcy testów i o 1002 nowych zakażeniach. Od 4 marca, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, łącznie zanotowano ich dotąd 79 988. 2298 z tych osób zmarło. Liczba przebadanych osób przekroczyła 3 milionów.